tvpodkarpacie.pl. Pełna sala widowiskowa w Sanockim Domu Kultury obejrzała premierę filmu dokumentalnego o Zdzisławie Beksińskim z Wnętrza. Film to trzy kwadranse z życia artysty zaczerpnięte z jego nagrań. Wykorzystujemy oryginalny materiał VHS należący do Zdzisława Beksińskiego, nakręcony na taśmie amatorskiej, który pokazuje jego własne mieszkanie. On za pomocą kamery wideo, zamiast prowadzić dziennik, który można było zapisywać informacje, notatki klasycznie, on posłużył się już w tamtych latach kamerą wideo, magnetycznym zapisem. Tworząc w latach 1989-94 ponad 60 godzin nagrań, więc autorów projektu spotkało nie lada wyzwanie, czyli dokonanie selekcji materiałów filmowych. A więc mnie się nawarstwia to, co jest w filmie, na te tysiące taśm, a potem płyt, które zostają tutaj wycięte, pominięte, bo cały ten materiał archiwalny, który mamy, to pewnie pozwoliłby na zrealizowanie 80 odcinków tej samej długości serialu. Jednak koncepcja zakładała konkretny produkt, na który od pomysłu do premiery przyszło nam czekać 4 lata. W 2009 roku zrealizowałem festiwal Tomka Beksińskiego. Przygotowując się do tego festiwalu, przeglądałem nagrania i natrafiłem na nie, dlatego pomyślałem, że w przyszłości warto zająć się tym troszeczkę poważniej. I tym się zajęliśmy i chyba powstał film. Krótki, co prawda, 45-minutowy, ale powstał. Oczywiście pod patronatem Fundacji Beksińskiego, w której interesie jest pielęgnowanie pamięci o artyście. Cały czas zajmujemy się promocją twórczości pana Zdzisława Beksińskiego od jego śmierci właściwie, a jeszcze bym powiedział, że może nawet 3 lata przed jego śmiercią, bo zaczęliśmy robić wystawy wspólnie w całej Polsce, no i tak to trwa do tej pory. Jednak od jesieni 2013 roku każda wystawa Beksińskiego może być bogatsza o prawdziwy świat mistrza, z nutą pikanterii i poczucia humoru, bo przecież jak to w życiu bywa, pieprzu jest zawsze za mało. Teraz będzie przykład kuchni Beksińskiego. Pieprzu jest zawsze za mało. Na to nalewamy kali. Mamy technik, mamy rybnikę i można konsumować. tvpodkarpacie.pl